Tomasz Adamek i Mateusz Borek u nas już za chwilę. Mati Borek. I teraz robi się awantura. Co widać, przychodzi szuć. Chodź Tomku. Cześć Mateusz. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, cześć. Wiesz, no musiałem to powiedzieć, że miałeś wątpliwość, czy ona jest z platformy, czy nie. No. Na wszelki wypadek. I to jest. To była premia. Jezus, Tomek. Błagam. Przecież ja jestem United of America. Nie, United States. Ameryka, ale wiesz. Mam prawo. Mam pasy zapisać, tak? No pewnie, że tak. No to jest, wiesz, w Ameryce oczywiście... Nawet zawodowcy nie zamykają. No wiem, ale musisz. Mateusz też musi. Ale Tomek, wiesz, że to... Jarek, wiesz, że Tomek ma becz szeryfa. Tak. No ale nie, no tutaj zaraz będzie, wiesz, nasz szeryf nazywa się Błaszczak i jak przyjdzie tutaj, to będzie awantura zaraz. Amerykański szeryf nie zapina. Tomek, miło cię widzieć. Również. Jak cię zobaczyłem dzisiaj tutaj, to telewizja jednak kłamie, bo mi się wydawało, Mateusz, że on jest niziutki taki, a to Tomek? Jest kawał chłopa, no. Znaczy, wiesz co, nie, mówią mi w górach, że mały, ale wariat. No, widziałem na ringu, no. Znaczy, Tomek powiedziałbym, że był zawsze bardzo dużym zawodnikiem na kategorię półciężką, bo no, jednak ma 188-189 cm wzrostu i pamiętajmy, że dzisiaj ten Adamek, który tutaj siedzi koło ciebie z tyłu i waży pewnie 101-102 kg, to boksował w kategorii 79 kg, gdzie zdobył swój pierwszy pas, czyli 22 kg w dół. No a dzisiaj to jesteś taki malutki ciężki, bo byłeś duży półciężki, właściwy junior ciężki, a mały ciężki. Ale bywają mniejsi, także to nie jest aż tak, że są najmniejsze. Mhm. Ale wielkorysem mnie nie jest. No nie, ale przyłożyć potrafisz, nie? Ale serce jest najważniejsze. On tak zawsze gada, nie? On jest taki bardzo tak emocjonalny, fajny i empatyczny bardzo, że aż dziwne, że on jest bokserem. Wiesz co, no to chyba jest cały bagaż doświadczeń od dzieciństwa, które w jakiś sposób no, oddziaływuje na każdego z nas. Tomek przecież przeżył wielką tragedię i szybko stracił tatę. Mama wychowała kilkoro dzieci i też zdawał sobie sprawę, że z tej małej wsi w Gilowicach boks, sport, rywalizacja to jest jedyna szansa, żeby nie uciec w złe rzeczy, tylko mieć szansę przez swój talent, charakter, pracowitość dojść do czegoś, do dużego świata zawodowego sportu. I to się udało, a pewnie to się udaje tylko jednostkom. Bo już prawie byłeś na emeryturze, nie? Rentier. Bokserzy często idą na emeryturę, wracają jeszcze szybciej niż także tutaj. Ale co się takiego dzieje właśnie, że chcą wrócić? To jest tak narkotyczne, tak narkotyczny zawód? Jeżeli to robisz całe życie, no ja od 12 roku życia i nagle mówisz, kończę. Żona mówi, tak, czas kończyć. Siedzisz w domu, trenujesz sobie, bo nie da się siedzieć w domu, nic nie robić. Tak, biegam, siłownia, jakieś worki zrobisz. I nagle mówisz tak, nie, brakuje tych emocji, tego wejścia do ringu, ludzi biją brawo, kibicują już i wreszcie mówisz, chyba wrócę, tym bardziej Mateusz przyjechał, mówi Adamek, mówi no chodź, boks umiera w Polsce, nie macie, więc mówię, żona... Co ty za kity opowiadasz, to ty do mnie zadzwoniłeś i powiedziałeś, że chciałbyś jeszcze poboksować, że się nudzisz, no przecież przyjechałem do niego do domu, żona świetnie odegrała scenę aktorską, mówi, że Tomek to przyjeżdża generalnie tam, nie wiem, 15 czy 30 każdego miesiąca, rozkłada te 10 czy 11 czeków, bo nie wiem, czy wie, że Tomek to dzisiaj jego podstawowym zajęciem jest rentierstwo, okay. Kilka domów, każdy ten dom podzielony jest na trzy poziomy i generalnie no, w Ameryce bardzo niewielu ludzi może sobie pozwolić na kupno nieruchomości, tylko większość społeczeństwa jednak cały się rentuje. Myślę o tym, że to jest idealne dla niego rozwiązanie, bo spróbuj nie zapłacić Adamkowi, nie? Na przykład spóźnić się z płatnością Adamkowi. No. A zdarzało się Tomek chyba, nie? Rzadko. Masz adresy ich grobów? Czy nie? Tak źle nie ma, ale... Zdarzają się też tacy, którzy nie płacą, tylko w Stanach nie ma tak, że sobie nie będziesz płacił, nie płacisz, wylatujesz. To kto kogo przekonał? Słucham. Znaczy, po prostu gdzieś pojawiła się idea, że ja mogę pobawić się w promotora, ponieważ od kilku imprez powiedziałbym, że pełniłem rolę takiego dyrektora sportowego tego przedsięwzięcia, tego projektu wymyślonego przez Macieja Steca i Mariana Kmitę z telewizji Polsat. Ja zajmowałem się stroną sportową, czyli kontaktem z zawodnikami, promotorami, matchmakerami. Starałem się pomóc jakby w tej strefie stricte sportowej. Natomiast no, ponieważ nie było tej imprezy od kwietnia 2016 roku, kiedy Tomek boksował w Krakowie z Moliną, bo nie ma co ukrywać, mamy w tej chwili w Polsce regres boksu. Boks zdecydowanie przegrywa z MMA. To już nie są czasy
wielkich walk Andrzeja Gołoty, wielkich walk Tomka Adamka. Mm-hmm. To już dzisiaj nie jest czas pasa mistrzowskiego Krzyśka Włodarczyka. Stracił pas Krzysiek Głowacki. Oczywiście jest paru chłopaków bardzo zdolnych w Polsce, jak na przykład cały czas Krzysiek Głowacki czy Maciek Sulęcki, którym no, brakuje na razie wielkich walk, żeby stać się postaciami rozpoznawalnymi, wyprzedawać hale i sprzedawać pay-per-view. To jest kwestia dzisiaj pracy promocyjnej przede wszystkim i budowania ich brandu. Dlatego moja idea powrotu Tomka też była taka, że po pierwsze to jest taki papierek lakmusowy dla naszego środowiska pięściarskiego. Czy Polska potrzebuje dużego boksu? Mhm. Czy Polska potrzebuje dużej gali? Czy my skoncentrujemy się na Legionowie, Dzierżoniowie, Ełku i mniejszych miejscach i tam będziemy robić gale bokserskie, to po pierwsze. Po drugie, tak sobie wyobrażam, że Tomek może być dzisiaj, no nie ukrywajmy, u schyłku swojej kariery, cały czas kapitalnym katalizatorem dla rozwoju, przede wszystkim popularności, promocji tych uzdolnionych, którzy będą na karcie razem z Tomkiem. A ty, Tomek, teraz masz takie poczucie, że od ciebie wiele zależy. Mateusz mówi papierek lakmusowy, czyli jak się uda z tobą, to się uda, jak nie, to już będzie jeszcze trudniej zacząć, nie? No na pewno. Zawsze jest potrzebny koń pociągowy, bo sam nie pojedzie. Nie znaczy, że ja dzisiaj powiem, wchodzę, po raz ostatni do ringu i kończę. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, a będę sobą. Oczywiście, że zawsze mogę jeszcze wrócić na jakąś dużą walkę. To czas pokaże. Zawsze mówię, ta walka zweryfikuje, jaki będę w ringu. Jeżeli mówię, jestem sobą, nieuchwytny, mam swoje atuty, każdy wie jakie, i wtedy wygrywam i zawsze mogę wrócić, bo co mam do roboty. Boks to moje życie, to nie jest tak, że nagle siądę w domu, że telewizor zacznę się obiadać i nic nie robić. Zauważcie, że no pewnie komuś się nie spodoba rywal Tomka czy rywal innego zawodnika na karcie. Natomiast no, chyba nie było takiej karty w historii Polsat Boxing Night, żeby na jednym fight cardzie znalazł się były dwukrotny mistrz świata Tomek Adamek, żeby znalazł się były mistrz świata Krzysiek Głowacki, żeby znalazł się były mistrz Europy Mateusz Masterna, który jednak no, stoczył kilka walk, Kalęga, Belu, Drost, bardzo wyrównanych, mimo że niekorzystnych dla siebie, jeśli chodzi o werdykt. Będzie na karcie Ewa Brodnicka, która no, zawsze daje show przede wszystkim na ceremoniach ważenia i myślę, że nawet no, może bronić w Gdańsku pasa mistrzyni świata, bo boksuje 13 maja w Częstochowie. Będą młodzi niepokonani Balski i Wierzbicki, czyli jakby nowe postaci polskiego boksu zawodowego. No, trzeba szukać tych nowych twarzy. Mhm. Czyli za szybko sobie powiedziałeś dość, Tomek? Znaczy, czasami jest po walkach, zwłaszcza takich niekorzystnych, przegranych, mówisz sobie, nie, chyba kończę. Ale ten czas potem mija, tam miesiąc siedzisz w domu, patrzysz, nie, trzeba wrócić. Jednak ten głód jest, jakiś niedosyt, zwłaszcza po ostatniej walce. Mateusz przyszedł z żoną do mnie, do domu i mówi do mnie, Adamek, wróć, Polska czeka. Mówię, Dorotko, mogę jechać, a ona go dojedzie. Ale widzisz, ale to też niesamowite, że przecież obiecałeś jej, że koniec. No. Tak. A Tomek się rewanżuje, wiesz, za lata młodzieńcze, bo ja pamiętam, że Tomek mi opowiadał, że kiedyś jak stał na bramce w wieku 18 lat w dyskotece w Gilowicach i tam generalnie więcej miał walk zwycięskich niż przegranych, w zasadzie same zwycięskie, to był warunek jego ówczesnej dziewczyny, prawda? Że musisz z tej bramki, Tomek, w Gilowicach zrezygnować, jeśli ona z tobą ma chodzić. Tak, no bo wiesz, Mati, nie ukrywając, to byłem już od młodego wieku bardzo przystojnym facetem. No tak, no i to się w ogóle nie zmieniło. No. Trochę się nos przekrzywił, ale to w ogóle, wiesz. No. No, kosmetyka. Także ja myślę, że czasami to pięściarze, zanim pomyślą, to coś mówią. I jednak ja muszę powiedzieć, że poznałem ten boks zawodowy dzięki Tomkowi od środka, bo jakieś takie, nie wiem, zapaliśmy chemię od samego początku, mimo że byliśmy kompletnie z dwóch innych światów. I dostałem od Tomka szczególne przywileje w czasie jego największych walk, gdzie były chwile triumfu, gdzie byłem z nim do samego końca w szatni, ale też byłem z nim w momentach, kiedy no, rzeczywiście opuszczał ten ring zbity jak po Kliczce, albo przegrany tak jak po Głaskowie. I pamiętasz ten wywiad z Głaskowym, powiedziałeś, przegrałem eliminator, nie mam czego szukać, odchodzę z boksu. Potem wracasz na walkę z Arturem Szpilką, no przygotowany powiedzmy średnio i przegrywasz z młodym, głodnym Arturem, też kończysz, prawda? Jest porażka z Moliną, Tomek znowu mówi stop i mija jakiś czas i gdzieś no, nie wystarcza mu życie rentiera, to, że jest po prostu spełniony finansowo, bogaty, spełniony też sportowo, bo ja myślę, że długo będziemy czekać na kogoś, kto zdobędzie dwa pasy mistrza świata i dojdzie w trzeciej kategorii też do walki o pas. Natomiast no, to jest to, co pan powiedział, chyba adrenalina, narkotyk, sposób na życie, uzależnienie od emocji, od tłumu. No,
Matli, no koniec był do momentu, kiedy otworzyłeś drzwi w Kelny u mnie w domu i zobaczyłem, nie no, młody Don King, znów się rodzi, włosy do góry trzeba postawić. Ale wiesz, co jest fajne, bo tak nawet dzisiaj zapowiadając nasze spotkanie, z perspektywy gościa, który jest dziennikarzem, tak jak Mateusz, choć z zupełnie innej jakby strony, to, że nie chcesz poczekać tylko, żeby być do końca życia komentatorem, ale szukasz jakiejś nowej drogi dla siebie, to jest dla mnie też fajne, że wiesz, nie pozwolisz sam sobie zestarzeć się jako Borek, komentator. Wiesz co, ja po pierwsze zawsze byłem uzależniony od emocji, po drugie, ponieważ jestem z domu bardzo bogatego intelektualnie i emocjonalnie, trochę pewnie biedniejszego finansowo, to zawsze od wczesnego wieku sobie zakładałem, że będę dywersyfikował portfel. Mhm. Poczyniłem jakieś takie starania i działania w swoim życiu, żeby być człowiekiem w miarę niezależnym i żeby gdzieś spędzać te dojrzałe lata swojego życia i starość w taki sposób, jak chciałbym to robić. Mhm. Natomiast też czasami potrzebuję czegoś nowego, jakiegoś impulsu w moim życiu, jakiejś adrenaliny. Chcę spełniać kaprysy. Czasami ktoś mnie sprowokuje swoim wpisem, na przykład w mediach społecznościowych albo zachowaniem, bo ja nie ukrywam, że w dużej mierze przyczynił się do takiej mojej decyzji największy polski promotor Andrzej Wasilewski, mhm. ponieważ on po walce Tomka z Moliną napisał na Twitterze późną nocą, mhm. nie wiem, czy to był alkotweet, czy normalny, napisał, że łatwo jest być promotorem za pieniądze Zygmunta Solorza. I mnie to wtedy strasznie zabolało. I pomyślałem, kurczę, muszę kiedyś złożyć ten projekt biznesowo, znaleźć partnerów, znaleźć sponsorów, wymyślić sobie, w jaki sposób chcę to zrobić i to zrealizuję tylko po to, żeby następnego dnia odpisać mu na tego tweeta, fajnie jest zrobić galę za swoje własne pieniądze. Ja nie wiem, czy ta gala wypali, ja nie wiem, czy się gala sprzeda. Jestem spokojny, jak gdyby ryzyko strat jest wkalkulowane w ten projekt, bo ja chcę zrobić coś, co sobie założyłem, nawet jak na tym stracę. Taki promotor, Tomek, to kto to jest tak naprawdę? Przyjaciel, partner biznesowy, dobry duch, czy gość, który przychodzi i mówi, stary, jak nie zarobię na tobie, to cię zabiję? Znaczy są tacy i tacy. No, Mateusz jest moim przyjacielem i tutaj, no, tak jak powiedział, no, on inaczej patrzy na ten biznes, który zaczyna. No, na ogół promotorzy, no to jak to w Stanach powtarzają, no są to, lubią zabrać bokserom, dać jak najmniej sobie dużo, no dlatego tacy jak Don King, wiele razy w sądach i tak dalej, ja też byłem z nim w sądzie. Wielu jest takich, no, nie do końca uczciwych. Bokser, no, ma robić najbrudniejszą robotę i robić wielkie show. Ale to też zależy, jakich ty masz ludzi obok siebie, że masz dobrych promotorów, przepraszam, menadżerów, dobrego adwokata, no to nie da sobie krzywdy zrobić. Ja Bogu dziękować, poznałem Zigiego kiedyś i poznałem dobrych ludzi, czy jak Bad English, Main Events. Dlatego ja zarobiłem pieniądze, a wielu bokserów kończy nie mają nic. Tomek jednak był, Jarek, niestandardową historią, bo pamiętajmy, że Tomek wykupił się od Dona Kinga, potem też odszedł od innego podmiotu jakby gospodarczego i praktycznie dzięki Zygiemu Rozalskiemu, menadżerowi Tomek go nazywał, przede wszystkim to jest twój przyjaciel. Facet, który nie wziął od niego dolara, Tomek stał się jakby sam sobie promotorem. Jasne. Generalnie oddawał jakiś tam mały procent Main Event za promowanie gal, za organizowanie, za logistykę, za sprzedaż biletów. Natomiast tak naprawdę cała brama tak zwana, czyli cały wpływ z biletów zawsze, spraw telewizyjnych należał do Tomka, więc on zawsze wiedział, za co boksuje. Ale też jest fajne to, co Tomek opowiada o tym, znaczy o tym rentierstwie, mówimy sobie pół żartem, pół serio, ale samo to, że właśnie poukładałeś sobie dom, co jest, podejrzewam, w tym zawodzie najważniejszą sprawą, nie w każdym, ale tutaj szczególnie, i że właśnie jesteś facetem, któremu nawet... któremu te pieniądze też dają spokój. Nie? Oczywiście, no ale najważniejsze jest dom rodzinny, jeżeli go nie masz. Jeśli dom pokładany w domu, to że dzieci, żony, to ciężko cokolwiek robić. Nie mówiąc o biznesie bokserskim, który jest jeden z najcięższych, no bo niestety trzeba by do ringu wejść i mieć wszystko, jak wiesz, na kartce napisane i chodzisz, walczysz jak tygrys, nie myślisz o problemach. Wtedy możesz dać, nie wiem, kibicom uciechy z siebie, pokazać, że potrafisz walczyć. No i tak właśnie miałem zawsze, nigdy nie miałem jakichś innych. A ten moment, kiedy jesteś już ubrany, jesteś już wyważony i tak dalej, i wiesz, że się zaczyna, stoi ten facet z mikrofonem, który robi to zawsze genialnie i krzyczy, zapowiada i tak dalej, to ty jesteś w stanie o czymkolwiek myśleć? Co jest tym takim, wiesz, punktem, na którym ty się skupiasz, żeby przejść, wyjść i dać z siebie najwięcej, jak się da? No na pewno jesteś skupiony tylko na wyjściu i
zacząć dobrze, tak, żeby się gdzieś nie odkryć, nie dostać jakiegoś ciosu, bo to jest początek zawsze, to jest adrenalina. Ale na ogół, jak patrzą na mnie koledzy czy promotorzy, mówią, jaki we mnie jest spokój. Nigdy się nie denerwuję, ja Bogu dziękować całą karierę, całą spałem przed walką, wielu nie śpi. Ja po prostu wchodzę jak dzisiaj do samochodu. Ja dzisiaj jestem bardziej zestresowany, bo mnie gdzieś... Słyszałem, że jesteś słabym kierowcą. Tak powiedzieli z ekipy, pamiętasz? Z ekipy, że mówi, że... Wiesz, to może w sporcie są przyjaciele, u nas to sami wrogowie. Że mówią, lichawy kierowca, mówię, że ja go najwyżej przesiądę się. Ale to jest, Jarek, rzeczywiście mogę to potwierdzić, bo byłem wiele razy z Tomkiem przed dużymi walkami i to jest nieprawdopodobne, że on... Na przykład podczas rozgrzewki albo w momencie tejpowania rąk, czyli mówimy o czasie 45 minut, godzina do walki, pół godziny, jest w stanie ci się zapytać, co w domu, co u twojego syna, jak się czuje żona, co kupiliście wczoraj w molu, jak spędziliście wieczór. W zasadzie gdzieś tam jak te ostatnie 10-15 minut, to jest taki moment dla ciebie modlitwy, koncentracji i jak ty mówisz do roboty. No, modlić się trzeba codziennie, bo przed walką to ci już nie pomoże na pewno. Bo ja bym spogadał do Boga, tak? Ale na pewno jest skupienie. Nawet jeszcze jest noc przed walką, bo trzeba dobrze przespać. I tak jak mówię, całą karierę zawsze dobrze spałem. Wtedy wchodzisz do ringu pełny tego optymizmu, nadziei, że dasz siebie wszystko, no bo przecież kibice nie przychodzą oglądać nudy. No tak. Ja powtarzam, że nieraz walka przegrana, a dobra walka kibiców ci nie ujmuje, tylko dodaje, bo widzą, że stawiasz w ringu serce, krew. Dosłownie, tak. Tylko wielkie wojny budują zawodnika i jakby ryją pamięć kibicy. Ja jeszcze tutaj chcę zdementować jakby historię stereotypu, bo Tomek chyba jako pierwszy pięściarz bardzo odważnie mówił o tym, że trzeba zarabiać godziwe pieniądze za boksowanie. I wtedy no, część środowiska naszego pięściarskiego powiedziała, Adamek tylko mówi o dudkach. Dzisiaj się okazuje, że no, praktycznie każdy polski zawodnik wyjeżdżający do Stanów Zjednoczonych, czy osiągnął mniej, czy więcej, to zaczyna patrzeć na swoje walki, na ten biznes bokserski przez pryzmat pieniędzy. Także to jest normalne, ja uważam, bo to jest jednak, Jarek, takie miejsce. My sobie przyjdziemy do studia, mamy słabszy dzień, boli nas głowa, przejdziemy bezpiecznie przez program. Czasami mamy fajerwerki, czasami przychodzimy bezpiecznie, mamy słabszy dzień. Jak tam masz słabszy dzień, to możesz stracić zdrowie albo życie, więc ja uważam, że tym ludziom się należy dobra kasa, chociaż no, Tomek myślę, że tutaj był moim najłatwiejszym rozmówcą, tylko dla promotora w kontekście pieniędzy, bo jakby wątek finansowy nie był dla Tomka najważniejszy w tej całej historii. No ale... Ja mu powiedziałem, na ile mnie stać, on to oczywiście od razu zaakceptował i dlatego ale pracę 24 Matej, czerwca. Ale wiedziałem, że będzie dobrze, bo wjechałeś dużą walizą, mówię, otworzyłeś. Nie, nie jesteśmy w domu, lądujemy. Ale ja w tej walizce miałem wspomnienie nadziei, a nie pieniądze. Mówię, lądujemy. Warszawa. Jestem. I teraz codzienny trening wygląda twój inaczej niż to, co było jeszcze jakiś czas temu? Na pewno. Przyjął Kuba wczoraj, za chwilę idziemy na trening. I pan doktor. Pan doktor Kuba. Wchodzimy w trening fizyczny, przyjeżdża jutro trener Guz. No dodajmy nowy trener, bo nowy jest trener, nowe otwarcie, nowe rozdanie. Tomek rozstał się po latach z Rogerem. 74 rok, mówi, że nie ma zdrowia, coraz słabszy. Mówi do mnie przed wyjazdem, I love you, Tomasz. Mówię, bo I can help you. No to więc polecił mi drugiego właśnie Gusa, którym jutro ląduje i zaczynamy. I mam nadzieję, że będzie to dobra zmiana. Młodszy trener uruchomi Adamka, no i wszyscy będą szczęśliwi. Dobrze wracać do Polski? Zawsze, tu się urodziłem. No. Zobaczysz swój dom, mam rodzinę, no, mam swój dom. Zawsze miło się wraca do siebie, aczkolwiek no, moja najbliższa rodzina to New Jersey. No sam go namawiam, Jarek, żeby wrócił kiedyś do Polski, nawet dla polskiego boksu, bo dzieci mają przyszłość w Ameryce, prawda, studia. No co ty będziesz robił w tej Ameryce całe życie? No nie, rentier to musi pilnować. No, słuchaj, no, Trumpa to, wybrał, to teraz musi też pilnować Trumpa. No. Wiesz, wszystko zależy od żony, no jak żona da paszport do ręki, to pijamy. jak zabierze, no to będzie ciężko, bo to mała górolka, ostro mała. Słuchasz jej? No sobie muszę słuchać. Nie znaczy, musisz, no daj spokój. No ale wiesz, to kto ci podskoczy, Tomek? My górale, tak wiesz, no babę trzeba szanować. No nie do końca jej słuchać, ale, no, ale trzeba. Słuchaj, Dorota jest jak FBI, ona go wszędzie znajdzie. Gdzie się nie schowa, w Nowym Jorku czy w New Jersey, to natychmiast jest namierzony. A w Stanach byś walczył jeszcze, czy nie? Poczekajmy na 24. Wszystko, jakie są opcje, mówię, Mateusz... Kombinuje.
chce się bawić, mówi, wiesz, telewizja już nie wystarczy, no chce wejść na wielkie. Szczególnie, że dzisiaj ta telewizja ma tyle znaczeń, że tak. Także no jest, jakieś są opcje, no wszystko zależy od kolejnej walki, no bo zawsze ja nie lubię sięgać coś, co będzie, nie wiem, jest gdzieś tam daleko, a mamy... Nie, ale w ogóle śmieszna historia, bo ja wiesz, nie wiem, czy to będzie dla mnie projekt jednorazowy, czy się będziemy w to bawić dalej, natomiast na pewno jest to dla mnie sympatyczna historia, że Tomek Adamek wyjdzie 24 czerwca w Ergo Arenie Gdańsk do ringu jako zawodnik MB Promotions. Także każdy młody promotor by sobie życzył, żeby taki zawodnik z taką historią, z takimi osiągnięciami akurat no, debiutował w takim wieczorem. Z żoną rozmawiałem, no nie narzekam. Czy z twoją żoną, czy z moją żoną? No czy z twoją, mówię. Aha, rachunki mają być popłacone, kubka ma być w domu, jest wszystko. Przyjaźń przyjaźnią, no ale kiedy będzie, to sprawdzam. Nawet rano mówi, że ona śniadanie robi, no to znaczy, że będzie dobrze. Nie, to znaczy, że tak, że dobrze. Poukładane wszystko. Tak jak Tomek zawsze mówi, no żyjesz, trzeba żyć z Bogiem i z rodziną, wtedy jest dużo rzeczy w życiu łatwiejszych. To prawda, bo ty się nigdy tego nie wstydziłeś i nie będziesz wstydził, nie? Przyznajesz się do swojej głębokiej wiary, ona ci pomaga i już. No wiesz, jeżeli bym ci nie miał rodziny, pewnie bym gdzieś błądził, tak? A tak jadę w żonę cię. No. Zobacz, jaka miejsce... pokora, wiesz, to zwykle jest znaczy, tak, że... Też trochę się boję, bo widzę, nie jesteś dobry kierowcą. Gdzie, no, ale to nagadali ci wrogowie złych rzeczy, naprawdę. A z tym Trumpem się dobrze żyje, Tomek? Czy to początek jest, więc... Ale myślę, że to jest dobry biznes, ponieważ miliarder. Jak i zrobił wielki biznes na swoim czasie, no bo już to robi lata i budował kasyna i tak dalej, no to ja myślę, że będzie dobrym prezydentem, no wie jak robi się biznes. A spadły podatki rentierom? Myślę, że idzie do góry, a to jest oznaka, że będzie dobrze. Aha. Bo idą domy do góry, jak był spadek w całej Ameryce nieruchomości, już idą do góry i renty do góry, no więc ma kto wynajmować. Fabryki. Przenoszą się, które były w Chinach, nawet potem z Polski. Ale no spróbuj, żeby się nie przeniosły, przecież jak on mówi, on nawet ostatnio podpisał dekret, podatki, który mówi, tak. Że nie, najpierw amerykański student z amerykańskim, Amerykanin ma być, wiesz, zatrudniony, a nie jakiś tam Hindus czy inny Polak, no więc wiesz, wszystko jest America first. Ale to się to podoba? Oczywiście, znaczy wiesz, tak może powiedział potocznie, ale ja myślę, że każdy, który jest mądry, ma miejsce, może mieszkać w Ameryce, może pracować i zarabiać i tam jest tak, jeżeli przecież pracujesz to, od razu. Nie wszystkich wpuszcza, no. No teraz jest łatwiej wyjechać niż kiedyś. Ale jest, Ameryka jest taka, pracujesz od 7, nieraz do 7, bo trzeba tam 10-12 godzin pracować. Jak pracujesz uczciwie, stać się po jakimś czasie na dom, na samochody i żyje się dobrze w Ameryce. To ja nic nie powiem na Amerykę i Bogu dziękować, że pojechałem tam, bo pewnie gdybym pojechał może gdzieś do Europy, bym żałował. A tak, ja jestem szczęśliwym facetem i tyle. Im Borek ci zawrócił w głowie teraz. Mogłeś spokojnie sobie, wiesz, żyć, wracać, oglądać te amerykańskie seriale, różne rzeczy, a teraz będziesz musiał znowu walczyć. Słuchaj, Jarek, przecież on ma ADHD nieleczone. No widzę właśnie. Przecież żona mówi, co jeździ, już mówi, bo nie możesz miejscu ustać, chodzisz po ten dom. To chociaż remontuj te domy swoje, czy nie? Nie, no poremontowane wszystko, wyjąłem z czystymi rękoma, a czyż telefon ma włączony amerykański dzisiaj? Jakby co? Coś tam nie, ale byś się zdziwił, bo on sam to robi, maluje, no, płytki kładzie, także wie. Ludzie z ADHD tak. Krzywo, bo krzywo, ale kładzie. Przepraszam, ale fuguje łazienkę, bo wszystko robię. Ja pójdę moje płytki kładź. Ja do tańca i do różańca. Nie, no to widzę właśnie. Fajne. Trzeba będzie, to robimy tam. To ja się nie boję żadnej pracy. Dlatego w boksie się. Wiesz, że mówię, w boksie jesteś dobry, to wszędzie będziesz dobry. Górale tak mają, co? To też chyba pomaga, nie? Wiesz, tak ma to już wspomniał, nie miałem łatwego życia, no bo ma sama wywała. No ale jakoś z pomocą Bożą daliśmy sobie radę. No, ja w Wielkiej Ameryce siedzę. A jak mówię, w Ameryce się przebijesz, to znaczy, że dasz sobie radę wszędzie. To prawda. Mati, trzymam kciuki za ciebie, bo to też rzeczywiście jest fajne doświadczenie. Niech to nie będzie jednorazowe, no bo chyba zasłużyłeś na to, żeby się udała nowa sfera. To hasło dywersyfikacja jest rzeczywiście ważne. Chodziłem do twojego biznesu 7 miesięcy w Nowym Sączu amerykańskim. Nauczyłem się czegoś. Powiedz na koniec jeszcze, na jaki kolor ma zrobić włosy? Mateo? Ale jaki zakład jest? Znaczy nie zakład, nie. Jak co proponujesz? Włosy? Siwy, Don King. Myślę, siwy? Albo trwała, wiesz. Ale no zawsze zauważyłeś, jak on ma w ogóle pięknie wygolony, zawsze ten. Jest. Ale siwy to ma z boku, to lepiej nie. Może czerwone? Niech będą czerwone, będzie to widowiskowe przynajmniej, nie? Nie, jak mówię, no mam nadzieję na wielkie święto pięściarstwa w Polsce, 24 czerwca, Ergo Arena Gdańsk, Tomek Adamek, Krzysiek Głowacki, Mateusz Masternak, Ewa Brodnicka, Adam Balski, Łukasz Wierzbicki, może jeszcze jakaś niespodzianka. Dla mnie, tak jak powiedziałem, to jest gdzieś test całego środowiska, czy Polska chce duży gal, bo myślę, że jak to się nie uda, no to będziemy się emocjonować trochę innym boksem przez następne miesiące. Jeszcze powiem ci na koniec, żona wczoraj
zapytała. Twoja czy chce, jego, moja żona. Czy chcesz, bym przyjechała? Ależ mówię, oczywiście, kochanie. Mateusz się zaprasza. A ty jak chcesz. Odważnie. Tomek, bardzo Jarek, dziękuję. Dziękuję. Wpada, jak masz ochotę, to zapraszam. Dobrze. 24 czerwca. Pozdrawiamy wszystkich. Onet, Onet na piel. Dobrego dnia, dobrego życia. Dziękuję. Do zobaczenia. Ukłonę.